Witam wszystkich serdecznie. Wojciech Orzechowski, może wstańmy na chwilę, pomodlimy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy tutaj dotrzeć, że tutaj jesteśmy, że dajesz nam inspirację, że prowadzisz nas. I właśnie o to Cię prosimy, żebyś zaszczepił w naszym sercu chęć do działania, abyśmy mieli wykorzystywać nasze talenty, które również będziemy wykorzystywać ku chwale Twojej, po to, aby ewangelizacja szerzyła się po całym świecie, a my, żebyśmy byli narzędziem w Twoim ręku abyśmy kiedyś mogli znaleźć się również w niebie i żebyśmy mogli wspominać te czasy, w których właśnie nie siedzieliśmy, tylko działaliśmy. Działaliśmy po to, żeby nasza rodzina się rozwijała, żeby się wzmacniała, ale także ku Twojej chwale, ewangelizując. Więc Panie Boże, dziękujemy Ci za to wszystko i prosimy Cię o potrzebne łaski w imieniu Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. No właśnie, bo tak niektórzy czasami mówią, że. Żeby poprzestawać na małym. Zresztą w Piśmie Świętym jest taki fragment: poprzestajcie na małym. I ostatnio zastanawialiśmy się, co to znaczy poprzestawać na małym. Ostatnio mój znajomy zapytał mnie o to i powiedział: Słuchaj, jak ja mam to rozumieć? Poprzestawaj na małym. I tak sobie pomyślałem: słuchaj, czy. Majątek 200 milionów, 300 milionów to jest dużo. Słuchajcie, to jest ogrom. 200 milionów, 300 milionów to jest ogrom. Więc pomyślałem, co to w takim razie jest małego. I tak pomyślałem, że 2 miliony to jest mało w stosunku do 200 milionów czy 300 milionów. Dlatego ja raczej jestem takiego zdania, że poprzestając na małym, powinniśmy się skupić na, na tym, co sprawi, że. Że będziemy mieli zapewnione dogodne życie, ale również taką wolność do głoszenia Ewangelii. Nie wiem, czy kiedyś mieliście marzenia typu: gdybym wygrał w Totolotka 50 milionów, ba, żebym wygrał 10 milionów, to postawiłbym kaplicę w naszym mieście, taką, kościół bym taki stworzył i bym zajął się taką ewangelizacją, że hej. Mieliście czasem kiedyś to takie myśli? Kto miał rękę do góry? Ba, nie wiem, czy jestem może odosobniony. Akurat ja od zawsze myślę o tym, żeby ym, rozwijać, ym, żeby się rozwijać, żeby się rozwijać po to, żeby dojść do momentu, w którym będę miał tyle pieniędzy, że będę mógł ewangelizować. Ale z drugiej strony mamy koncepcję taką, że wcale do ewangelizacji nie są potrzebne pieniądze. I teraz spójrzmy w ogóle na ten sam pieniądz. Bo pieniądz, niektórzy mówią, że może prowadzić do złego, może sprowadzić się na złą drogę, może sprawić, że... Yy, ty na tą złą drogę zejdziesz, że być może pociągniecie, nie wiem, show biznes albo sam biznes, albo, um, albo to, co idzie za tym pieniądzem. Po prostu świeckie, typowe takie życie, gdzie będziemy się skupiać nie na tym, co trzeba, gdzie będziemy odciągani przez świat, bo świat dzisiaj oferuje taką niesamowitą gamę różnego rodzaju wspaniałych atrakcji dla nas. I ten świat nas odciąga telewizja, komputer, internet, prawda? I Skupiamy się na tym, co nie trzeba. Tylko, że problem w tym jest, że zazwyczaj, gdy już odejdziemy od tego komputera, telewizora i tego całego świata, to często poprzestajemy na swoim, zamykamy się w sobie, otwieramy Pismo Święte, okej, okay, ubogacamy nasze życie duchowe. Ale Jezus powiedział trochę więcej. Jezus powiedział: idźcie i ewangelizujcie, idźcie i głoście Ewangelię po całym świecie. I często nam brakuje do tego motywacji. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak wykorzystać działalność gospodarczą do tego, żeby ona się również przysłużyła i Bogu, i Kościołowi. Jak sprawić, żeby nasze życie było mocno zmotywowane do tego, żeby działać dla Boga, i dla Kościoła. Porozmawiamy troszeczkę o działalności gospodarczej. Jeżeli będziecie tylko chcieli, w, w którą stronę powinniśmy iść, bo temat, jakby tutaj, nasz to, to jest taki troszeczkę różny. Bo z jednej strony słyszałem, że powinienem powiedzieć o tym, jak wykorzystać naszą firmę, nasz biznes albo naszą pracę do ogłoszenia węgeli. W temacie mamy, jak założyć firmę i realizować swoje marzenia. Ale naprawdę nie wiedziałem, kto dzisiaj będzie odbiorcą naszego spotkania, więc w dużej mierze będzie. Wykład dostosowany do Waszych oczekiwań i potrzeb. Czyli to, co mi powiecie, to, co chcecie słyszeć, to o tym będziemy sobie rozmawiać. Dobrze? Ale powracając jeszcze do tematu. Yy, ogólnie dzisiaj ktoś, kto ma na przykład 2 miliony złotych. Właściwie już jest bogaty. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. Bo tak, 2 miliony, to dużo czy mało. Dużo? Zależy. Jest ktoś, kto powie mało? Słuchajcie, spójrzmy na to, jak wygląda dzisiejsza gospodarka, jak wygląda świat, jak wygląda, jak wygląda biznes, jak wyglądają nieruchomości, jak wygląda to, co nas otacza. Gdy wyjdziemy na ulicę, okazuje się, że co chwila widzimy auta marki BMW, Audi Mercedes, które kosztują grubo ponad pół miliona złotych. Nie wiem, czy akurat znacie się na tym, ale ja przynajmniej to zauważam. No to jeżeli po ulicy jedzie takie autko warte pół miliona złotych, to co to jest 2 miliony? To są takie cztery auta? A teraz spójrzmy, kto siedzi w tym aucie. Siedzi kierowca, który takim autem jeździ, ale to auto dla niego, to jest narzędzie pewnie w pracy być może, albo taki no, gadżet, który sobie kupił, bo chciał. To w takim razie ile on musi mieć pieniędzy, żeby jeździć takim autem? Albo ile pieniędzy ma firma, która sponsoruje mu takie narzędzie pracy? Okazuje się, że najprawdopodobniej aktywa tej firmy albo tej osoby liczona jest w milionach. I to są grube pieniądze powyżej 2 milionów złotych. Jeżeli na przykład spojrzymy sobie na ten budynek, to ja nie wiem, jaka jest powierzchnia na tym piętrze, ale podejrzewam, że tu w Warszawie um, około 500 metrów kwadratowych, to ja podejrzewam, że to jest tylko ten korytarz i, i te sale, które tutaj są. One są warte 2 miliony złotych. A to jest tylko część tego budynku to gdy spojrzymy na wszystkie pozostałe części, ile ten budynek jest wart? No wart jest pewnie z kilkadziesiąt milionów złotych. Więc jak to jest w porównaniu do tych dwóch milionów? No te dwa miliony to wypada bardzo słabo. Czyli patrząc jakby globalnie, ekonomicznie, to te dwa miliony jest, te dwa, dwa miliony jest niczym. Ale z drugiej strony, ilu przedsiębiorców marzy o tym, żeby te dwa miliony mieć? Ilu, ile osób, które zarabia, pracując samemu, prowadząc swoją działalność gospodarczą, Ile osób chciałoby mieć 2 miliony? I teraz patrząc z perspektywy naszej, to jest to naprawdę ogromna kwota pieniędzy. Wiecie dlaczego? Bo uzbierać tą kwotę nie jest łatwo. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mała możliwość co miesiąc odkładać 10 tysięcy złotych. Czy 10 tysięcy złotych to jest dużo, czy mało? Teraz patrząc na Wasze zarobki. Tak, osobiście. Czy ktoś byłby w stanie odkładać 10 tysięcy złotych, będąc tu na sali? Co miesiąc? Jest ktoś, ręka do góry. A wiecie, ile trzeba byłoby miesięcy, ile lat odkładać, to 10 tysięcy co miesiąc, żeby uzbierać 2 miliony? 16 lat. Czy 16 lat to jest dużo? O ja! Jak ja sobie przypomnę, co ja 16 lat temu robiłem, moja działalność gospodarcza miała wtedy 4 lata. Ja prowadzę działalność gospodarczą od 20 lat. Zajmowałem się różnymi biznesami. Jeszcze, może, takie dwa słowa wprowadzenia, bo może nie wszyscy mnie znają. W 1997 roku na studiach ekonomicznych, a studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ekonomię, założyłem pierwszą swoją działalność gospodarczą. Zajmowałem się przez ten czas gadżetami reklamowymi. Prowadziłem przez 3 lata klub studencki, dyskotekę. No, to były ciekawe czasy, ale. Chciałbym zaznaczyć, że w tej dyskotece nie było alkoholu. Akurat tak się zdarzyło, że lokal był w budynku uczelni i uczelnia no, i przepisy zabraniają, żeby tam był alkohol. Ja wtedy jeszcze nie byłem adwentystą i miałem trochę inne spojrzenie na świat, a jednak Bóg tak mnie kierował, że nawet biznes taki mi dał, że, że tam alkoholu nie było. Organizowaliśmy różnego rodzaju przyjęcia, dyskoteki wieczorki taneczne, sylwestra. Cztery razy po kolei zorganizowaliśmy sylwestra, na którym było po 200-300 osób. Więc no, to, to były lata jeszcze 90. W 2000 roku zbankrutowałem, popłynąłem na pół miliona złotych. Oszukał nas jeden ze wspólników, ale razem prowadziliśmy sklep komputerowy. Dwie, jedna hurtownia, jeden sklep. W Lublinie i w Salowej Woli. Mówię to wam po, o, po to, żebyście jakby... Hmm, Zrozumieli, dlaczego tu jestem, kim jestem, i, i, i skąd się tutaj wziąłem. I dlaczego mówię do was o biznesie? W 2000 roku musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wjeżdżam za granicę i odrabiam te długi, czy pracuję tutaj, i mam komornika cały czas na karku, czy może zakładamy działalność gospodarczą z żoną i działamy. Akurat wtedy tak się fajnie złożyło, że mieliśmy rozdzielność majątkową z żoną. I gdy komornik przychodził, to przychodził do mnie, a całą rodzinę i żonę zostawiał w spokoju. To jest taki element bardzo istotny dla zachowania bezpieczeństwa. To był element, który w ogóle uchronił nas, a potem pozwolił nam stanąć na nogi. I w 2001 roku założyłem firmę informatyczną, która nazywa się Go3.pl. Można sobie wejść zobaczyć w internecie, jak ta firma wygląda. To jest firma, która tworzyła strony internetowe, zajmowała się hostingiem, pozycjonowaniem stron internetowych. I od 2001 roku takim moim celem i marzeniem było, aby w całej Polsce, we wszystkich miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, mieć jednego handlowca, który będzie sprzedawał te strony internetowe. Taki był plan, żeby mieć 400 handlowców w całej Polsce. I ten plan z miesiąca na miesiąc, z roku na rok zaczęliśmy realizować. W 2006 roku już byliśmy we wszystkich miastach wojewódzkich w całej Polsce. Zaczynaliśmy na Podkarpaciu, a w 2006 roku przeprowadziliśmy się do Łodzi. I wtedy już akurat stanęliśmy na tyle na nogi, że odkładane pieniądze zaczęliśmy inwestować w nieruchomości. Od 2006 roku inwestowaliśmy w nieruchomości, ale ta spółka cały czas się rozwijała. Ona wtedy była zarejestrowana na osobę fizyczną, na moją żonę, ale w 2009 roku przekształciliśmy ją w spółkę prawa handlowego. Wtedy ona była wyceniona na 9 milionów złotych i przekształciliśmy się w spółkę ZO. Ta spółka jest do dzisiaj, ma już 16 lat, i akurat w tej chwili mamy dwie propozycje. Od większych firm, funduszy inwestycyjnych, którzy chcą tą spółkę kupić. Więc to tak mniej więcej wygląda sytuacja. Czyli, jakby największa, najdłuższa spółka, którą prowadziłem, to ma 16 lat. Dzisiaj jestem w zarządach czterech spółek prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz prowadzę 11 innych podmiotów, które zajmują się finansowaniem pożyczkami, inwestowaniem w nieruchomości. Oraz firmy szkoleniowe. Jest to łącznie około 16 podmiotów. Przy czym dodatkowo także prowadzę fundację Pomagamy leczyć. Można sobie wejść i zobaczyć w stronę internetową: Pomagamy Tam mamy takie cztery projekty, które organizujemy. Zresztą Robert dla mnie jest też takim. Człowiekiem, który motywuje do tego działania, i jak patrzę, jak on z jakim Rozbachem w tej kwestii działa, to jak najbardziej yy, tak pozytywnie mu zazdroszczę i wyznaczam swoje cele, które sprawiają, że tą drogą podążam. W 2014 roku już przestaliśmy pracować aktywnie z żoną i stwierdziliśmy, że wyjeżdżamy do Włoch, żeby tam zamieszkać, tam odpocząć. Dzieci poszły tam do szkoły. I tam mieszkaliśmy ostatnie dwa lata już nie pracując, bo Akurat spółki, które mamy i, i nieruchomości, które przez ten czas nabyliśmy od 2006 roku, pozwoliły nam, że już nie musieliśmy pracować. I teraz, akurat, wróciliśmy do Polski, ze względu na to, że miałem chorą wątrobę, miałem wirusa HCV, i lekarze tu powiedzieli, że wymyślili lek, skuteczny, stuprocentowy, ale żeby przejść terapię taką trzymiesięczną, musiałem tu być na miejscu. Dlatego w tej chwili sprowadziliśmy się. I po dwóch latach tam mieszkania, i dzieci tam chodziły do szkoły. W tej chwili chodzą tutaj w Polsce, i, i tutaj kontynuują naukę, a ja jestem po terapii i najprawdopodobniej jestem już zdrowy. Że chwała Bogu, bo 25 lat na to czekałem. Słuchajcie, 25 lat czekałem na to, żeby, żeby, żeby wyzdrowieć. Ja nawet sobie tak się zastanawiałem, bo zastanawiałem się, ile razy modliłem się do Boga o to, żeby wyzdrowieć. I przeliczyłem, że przez te 25 lat około 18 600 razy modliłem się, zanosiłem prośbę do Boga o to, żebym, żebym, żebym wyzdrowiał. To, to jest niesamowite. Nie wiem, czy kiedyś zastanawiacie się, się nad siłą modlitwy i, i, i nad przekonaniem. A o to, żeby Bóg poukładał moje rzeczy w pracy zawodowej modliłem i, i żebym pospłacał swoje stare wierzytelności, modliłem się około 8 8000 razy. To jest ciekawe, tak statystycznie ostatnio się przyglądałem. To jest też taka inspiracja dla was, że jeżeli cokolwiek robicie, proście Boga o to, do znużenia, dotąd aż Bóg przygotuje was do pewnych rzeczy, do działania, da wam odpowiedzi i jeszcze wysłucha wasze prośby. Życzę wam, żeby Bóg w ogóle wysłuchiwał wszystkie wasze prośby. To jest niesamowite modlę się też często o nawrócenie swoich bliskich, ale od momentu kiedy zacząłem się modlić tak intensywnie i codziennie, tak jak Daniel czasem się modlił, nie wiem czy pamiętacie, Daniel trzy razy zanosił swoje modlitwy do Boga minęło już około sześć tysięcy modlitw, które zaniosłem w tej intencji, efektu nie ma, bo wiecie w ogóle dotrzeć do serc, skruszyć je to jest chyba najtrudniejsza rzecz, myślę, że jeszcze trudniejsza i podejrzewam, że czeka mnie jeszcze tysiące następnych modlitw żeby tutaj Bóg w tym zakresie dał też wsparcie, no ale wiemy, że też takie osoby muszą chcieć i muszą się otworzyć. Ale powracając do, do działalności gospodarczych, w swoim życiu oprócz spółki akcyjnej zarządzałem przedsiębiorstwami, które miały różne formy, czyli działalność gospodarcza, i spółka komandytowa, i spółka ZO, bo takie formy najpopularniejsze na rynku można wyróżnić. Jeżeli będziecie chcieli zadawać pytania w tym zakresie, to zrobimy sobie tak, że 15 minut przed końcem tego wykładu będziecie te pytania mogli zadawać i będziemy mogli sobie tutaj coś jeszcze na ten temat powiedzieć, a w tej chwili wam przedstawiam tą wiedzę, żebyście wiedzieli w jakim zakresie jeszcze można byłoby tutaj te pytania zadawać. Czyli 16 lat trzeba by było odkładać 10 tysięcy złotych miesięcznie, żeby uzbierać 2 miliony. I patrząc z tej perspektywy to jest strasznie dużo. Ale patrząc znowu z drugiej strony, że ludzie mają po miliony albo miliardy no, to jest w ogóle, w ogóle bardzo, bardzo dużo. I to jest właśnie ten jakby cel, który przynajmniej dla mnie był za duży. Ja nigdy nie stawiałem sobie że takich celów i zadań, które miałyby sprawić, że będę milionerem, albo że będę najbogatszym człowiekiem w Polsce, albo na liście Forbesa najbogatszych ludzi, bo to już jest przesada. I rozumiejąc właśnie powiedzenie, poprzestawajcie na małym, stwierdziłem, że dla mnie cel to jest ten zupełnie zupełności wystarczający. A wiecie, co daje takie 2 miliony w posiadaniu, jeżeli takie mamy? No, tutaj może to być na koncie, może to być w gotówce, może to być w lokacie, może to być w nieruchomościach. Jeżeli kupicie za 2 miliony nieruchomości, na przykład lokale mieszkalne, czyli mieszkania, domy albo lokale komercyjne i wynajmiecie je, to nawet jeżeli jest to łódź, a tu mowa o łodzi, ponieważ jest to jedno z miast wojewódzkich, które jest, można powiedzieć, słabiej rozwinięte, albo biedniejsze, albo ceny w ogóle tam i życie jest tańsze, to kupując nieruchomości za 2 miliony złotych możemy się spodziewać od 15 000 do 20 tysięcy zł co miesięcznego, złotych, co miesięcznego przychodu bez żadnej pracy. To jest taki niesamowity cel, który ja sobie kiedyś postawiłem, czyli zdobyć 2 miliony, kupić za to nieruchomości, które miałyby mi dawać między 15 a 20 tysięcy złotych. Czy 15 tysięcy złotych miesięcznie przychodu, zysku, pensji to jest dużo? Jest bardzo dużo. Wyobraź, jaka to jest od 8 do 12. Tu jest 8% stopa zwrotu, tu jest 12%. W zależności jak nasze nieruchomości pracują, taki mamy przychód. I teraz wyobraźcie sobie, że pewnie wielu z was może by sobie powiedziało: Ja bym chciał tylko 5 tysięcy co miesiąc zarabiać i nie pracować, i już byłbym mega szczęśliwy. To, żeby zarabiać około 5 tysięcy, no to wystarczy jakieś 700 tysięcy złotych. No co, można osiągnąć w jakiś tam szybszy sposób, nie? I 5 tysięcy złotych co miesiąc, nie musimy pracować, i te 5 tysięcy co miesiąc daje nam yy, yy, możliwość pokrywania naszych wszystkich pasywów. Pasywa to są. Takie wydatki w naszym budżecie, które w jakiś sposób nie powiększają naszego majątku albo nie generują nam dochodów. Czyli jak chcemy sobie kupić dom, jak chcemy sobie kupić samochód, jak chcemy sobie wyjechać gdzieś na, na wycieczkę albo w jakiś tam sposób inny realizować swoje hobby, to, 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 to wtedy można to nazwać pasywem i wtedy takie aktywo w postaci nieruchomości daje nam taki przychód, a my sobie możemy spokojnie odpoczywać, nie pracować i, i cieszyć się życiem. Dlaczego wam to wszystko na początku mówię? Mówię wam to po to, żeby po pierwsze, żebyście sami sobie nakreślili to, do czego chcecie dążyć. A oczywiście, później mamy do tego narzędzie, które jest w postaci działalności gospodarczej, które wynika z waszych pomysłów i marzeń. Czyli na tym etapie pierwszym macie jakiś pomysł i marzenie, które ma do czegoś prowadzić. Bo bardzo często to tak jest, że y, y, ludzie zakładają działalność gospodarczą po to, żeby pójść na swoje, być uniezależnionym od pracodawcy, ale może mają pomysł, gdzie rokują nadzieję, że ten pomysł odpowiednio obrobiony da nam no, takie przychody, że będziemy żyć na dobrej stopie, takiej życiowej. Nie? Czyli gdyby nasz biznes przynosił co miesiąc 5 tysięcy złotych, to już będę szczęśliwy. Już OK, może w porządku. Przy czym ja chcę Wam dać troszeczkę krok do przodu rozwiązanie, żeby uzbierać dzięki tej działalności gospodarczej pewien kapitał, który potem ulokujemy w aktywach, którymi mogą być na przykład nieruchomości. A te nieruchomości sprawią, że nie będziemy musieli pracować i żyć sobie spokojnie. Pieniądze będą nam wpływać na konto, a Wasz wolny czas, jak będziecie wykorzystywać? Na ewangelizację. Ja zawsze miałem takie marzenie, opowiadam wam o tym, bo to zrealizowałem i chcę was z tym zarazić. I oczywiście do tego potrzebne są pomysły, do tego jest potrzebna jakaś działalność gospodarcza, albo współpraca, albo praca, i później realizacja swoich marzeń i tej wolności finansowej. I teraz, tak jak patrzymy na to wszystko, to gdy spojrzymy na to, że trzeba byłoby 10 tysięcy co miesiąc odkładać przez 16 lat, to jest bardzo, bardzo dużo, nawet przy działalności gospodarczej, którą wymyślicie. No ale postawmy sobie taki cel. Postawmy sobie cel taki, gdyby nasza firma dawała nam co miesiąc 5 tysięcy złotych wolnej gotówki po opłaceniu wszystkich kosztów i moglibyśmy odkładać przez 32 lata, to to też warto w tym kierunku iść. No, widzę tu jeszcze młode twarze, no, nie wszystkie, tu mamy starszego brata, no to wiadomo, że musimy się trochę tu streścić, musimy to krócej zrobić, żeby się wyrobić albo zacząć coś, co będą nasze dzieci kontynuować, Albo bliscy, którzy sprawią, że, że, że chociaż nim będzie dobrze. Nie? Dzisiaj na przykład jest taka tendencja, że kupuje się na przykład mieszkanie w kredycie, bo mieszkanie w kredycie jest jeszcze w miarę dosyć łatwo kupić. No i bierze się ten kredyt na 30 lat. No i właściwie, jak wynajmujemy to mieszkanie, to okazuje się, że pieniądze z tego wynajmu płaci się do banku za ratę, tam troszeczkę może się zarabia, ale tak naprawdę um, to mieszkanie samo się spłaca. I, I to jest jakby nasz cel. I bardzo często słyszę od ludzi, którzy mówią: a Kupiliśmy mieszkanie, wynajmujemy. No dużo nie zostaje, ale przynajmniej się spłaca. Przynajmniej się spłaca. Za 30 lat będzie nasze to mieszkanie albo będzie naszych dzieci. No mnie akurat to nie satysfakcjonowało nigdy, bo Kiedyś na początku taką drogę przyjąłem, ale jak sobie pomyślałem, że będę musiał 30 lat czekać na coś, to pomyślałem, Panie Boże, czy ja w ogóle dożyję tych czasów. Nie? Dzisiaj inwestorzy raczej myślą o tymi kategoriami, żeby dosyć szybko coś rozwinąć, żeby ten nasz pomysł przekuć dosyć szybko. Dzisiaj żyjemy w niesamowitych czasach, bo przekaz informacji jest tak niesamowicie duży i tak szybki. Znajomy mi opowiadał taki starszy pan, który jest dyrektorem Instytutu Włókiennictwa Włodzi. On no już jest pod 60, ale pamięta te czasy 30 lat temu, gdy na przykład Włodzi musiał coś załatwić w Katowicach. To rano szedł do centrali, zamawiał rozmowę telefoniczną i w południe go łączyli. A jak ja dzisiaj patrzę na swoją skrzynkę mailową, to ja jestem dziennie w stanie 200 maili z różnymi kontrahentami, firmami, odbiorcami wymienić. Ten przepływ informacji jest dzisiaj tak szybki, możemy tyle relacji naraz prowadzić, tyle rzeczy, tyle transakcji, że o wiele łatwiej jest nam dzisiaj dojść do jakiegoś bogactwa niż kiedyś. Bogactwa w znaczeniu nawet tylko takim, bo to już jest niesamowite bogactwo, które nam może dawać właściwie bardzo, bardzo wysoki przychód i wysoki poziom życia. Nie wspomnę, że i to już może wystarczać niektórym osobom. A dzisiaj tak naprawdę 700 tysięcy złotych no to są trzy mieszkania. No oczywiście trzeba byłoby do tego dojść i sprawić, żeby te mieszkania stały się wasze. Do tego trzeba jakoś dążyć. No, ale w takim razie, gdy mamy już pewien plan, to teraz zacznijmy od początku. Bo nie chciałem wychodzić od początku z jakimś wykładem, który być może by was do czegoś zachęcał, albo nie. Tu mamy postawiony cel. To, to jest tak jak z Jezusem. Jezus też w naszym sercu postawił pewien cel, żebyśmy byli nieskalani, święci i czyści. Nie jest poprzeczka. Tylko jak to w życiu naszym wygląda. No, proces nawrócenia trwa. My się doskonalimy, zmieniamy charaktery, pracujemy nad nimi, ale dążymy do tej poprzeczki. Chcielibyśmy być prawdziwymi uczniami Jezusa, ale nie jest to proste. Upadamy, potykamy się, wstajemy, przepraszamy, idziemy dalej. Tak? No tak wygląda życie chrześcijanina i cały czas dążymy do tego. W działalności gospodarczej jest bardzo podobnie. Powinniśmy mieć określony cel. Jeżeli tego celu nie ma, to nie wiemy, gdzie zmierzamy. Właściwie można mieć działalność gospodarczą, jeździć sobie rano. Do tej pracy, potem wracać i znowu i nie wiadomo po co, i mieć pomysł na rozwój, albo tego pomysłu nie mieć. Więc na początku ten pomysł powinien być. I wszystko zaczyna się od pomysłu, ale musi być cel. Ten cel tutaj wam nakreślam. Chciałbym wam pokazać, do czego każdy z Was powinien dążyć. To znaczy, każdy może przyjąć sobie osobiste cele, swoje własne, tak? Tylko ten cel powinien być. Ja wam tu przedstawiłem, jakie było moje rozumowanie i jakie jest. A czy wy z niego skorzystacie? No to już oczywiście. To już jest Wasza prywatna sprawa, ale uważam, że cel to jest podstawa, a jeżeli ten cel mamy, no to wychodzimy od, 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 od pomysłu, żeby ten cel zrealizować. Czyli pierwsze, to musi mieć pomysł. Pomysł. Drugi punkt, powinniśmy mieć um, biznesplan do tego. No, biznesplan to takie dosyć mocne słowo. Um, biznesplan to jest. Z jednym słowem mówiąc, dosyć gruba książka, która dokładnie opisuje plan naszej realizacji. Ale plan nie tylko w sensie wykonania, ale również w, w dokładnym zaplanowaniu tego, co będziemy realizować. Ten plan zawiera różne wyliczenia finansowe, strategie. Plan marketingowy, analizy, analizy ekonomiczne, finansowe, marketingowe wszystko właściwie tutaj zawiera. Oczywiście bez planu też można działać, tylko wtedy działanie bez planu sprawia, że te działania nasze nie są skoordynowane, nie są uporządkowane, błądzimy i zamiast przejść drogę z punktu A do punktu B w najszybszy i najkrótszy sposób a na rysunku to wygląda tak jak odcinek no to bardzo często chodzimy tak, a biznesplan Umożliwia nam uporządkowanie wszystkiego, postawienie celów, zaplanowanie, delegowanie poleceń różnego rodzaju i sprawianie i działanie w sposób bardzo zorganizowany. Jeżeli mamy biznesplan, wtedy zastanawiamy się nad działalnością gospodarczą. Oczywiście biznesplan też uwzględnia cały plan finansowy i jakby motywację finansową tego, a w każdej działalności gospodarczej, no niestety najważniejsze są pieniądze, bo raczej nie zakładamy działalności gospodarczej dla tylko celu samego po to w sobie żeby był bo działalność gospodarcza charakteryzuje się tym że albo osiągamy przychody albo osiągamy straty jeżeli nie ma założonych zysków no to najprawdopodobniej będą straty no to nie ma sensu prowadzić takiej działalności gospodarczej która miałaby przynosić straty bo po co jeżeli mielibyśmy coś robić po to, bo mamy jakąś misję, bo mamy plan, bo chcemy działać, no to warto otworzyć wtedy fundację, która jakby jest takim narzędziem chyba najodpowiedniejszym do tego, żeby te swoje cele realizować. Chociaż fundacja też może mieć działalność gospodarczą i w ramach działalności też pozyskiwać pieniądze, które później będzie przekazywać na albo określone cele, Albo na rozwój tego pomysłu. No ale dobrze, no to mamy działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą można otworzyć. No to za chwileczkę będziemy każdy z tych punktów jeszcze omawiać. Jak mamy działalność gospodarczą, no to mamy później już realizację. No i później mamy cel. I te cele mogą być różne, bo może to być cel taki, że mamy działalność, która sobie cały czas jest i działa. Może być tak, że mamy działalność, która rozpoczyna się, ma początek i koniec, bo jest to określony projekt. Albo może to być tak, że mamy początek, dla nas koniec jest tu, biznes nas sprzedajemy, a ktoś ten biznes dalej sobie rozwija. Ten plan, który tutaj Wam przed chwileczką nakreśliłem, który ja realizowałem, no to on raczej miał swój początek i koniec tutaj. Osiągnąłem pewien cel. A później to mi pozwoliło na spokojne życie. Albo może to być działalność gospodarcza, która daje nam systematyczne wpływy, no i będzie do końca życia nasza ta działalność gospodarcza. To można byłoby tutaj powiedzieć na oczy, lekarze tak mają: lekarz się idzie, uczy, a potem już przez całe życie leczy ludzi, no i po to się wyuczył, żeby mieć dobre wynagrodzenie, i to wynagrodzenie będzie miał do końca tam swoich dni albo do emerytury, tak? A jest taka działalność gospodarcza, która w swoim celu ma początek i koniec, i tutaj się kończy. Może to być na przykład postawienie bloku. Planujemy, zbieramy pieniądze, budujemy, stawiamy blok, sprzedajemy mieszkania i jest koniec projektu, bo już nic więcej nie ma. Nie? I to może być taki projekt. O, no coś takiego. Albo po prostu osiągnięcie konkretnego celu zarobkowego, który sprawia, że później no, idziemy już sobie na wcześniejszą emeryturę, bo te pieniądze dla nas pracują. Albo może to być też na tej zasadzie, że budujemy biznes, dochodzimy do pewnego momentu, sprzedajemy ten biznes, a później te pieniądze albo lokujemy w nowy biznes, albo w aktywy, które przynoszą nam przychody. Więc no, cel ten powinien być sprecyzowany, ale cel właściwie to powinien być na samym początku, tuż po pomyśle, chociaż on jest jakby na końcu tu wymieniony, no ale cel jest najważniejszy. Jak cel jest, to wiemy co robić, w którą stronę zmierzać. Czyli zacznijmy teraz od pomysłu. I teraz powiedzcie mi dwa słowa. Czy ktoś z Was prowadzi działalność gospodarczą? Czy ktoś chciałby prowadzić działalność gospodarczą ręka do góry? Dobrze. Czy w takim razie macie pomysły swoje? Kto ma rękę do góry na pomysł? No to dwa słowa na ten temat. Co w takim razie w życiu, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, chciałabyś robić? Jeżeli chcecie się podzielić tymi informacjami, to może już tu tłumacząc to będę mógł coś podpowiadać. I świetnie. I to jest coś takiego, jak właśnie lekarz ma, tak? Czy prawnik. Czyli mamy pewien zawód wyłączony własny, i on przekształcony w działalność gospodarczą, daje nam stałe przychody, zapewnia nam pracę aż do końca naszych dni, daj Boże, nie? <laughs> Chyba, że nasz biznes na tyle się rozwinie, bo będzie tyle zainteresowanych, że. Bo ogólnie to jest tak, że jeszcze jest kwestia tych naszych zysków bo zyski mogą być stałe i zazwyczaj tak w działalności gospodarczej u lekarzy czy prawników jest, ale może się okazać, że wpadną na pewien pomysł i nagle okazuje się, że wraz z upływem czasu, jeżeli tu jest czas, a tu są zyski, no te zyski nam rosną do pewnego momentu i w pewnym momencie stwierdzamy, nie, no, już nam się nie chce pracować albo już nie będziemy pracować. No i oczywiście to jest kwestia tego, że gdyby się okazało, że nagle jest popyt na muzykoterapię albo na, na makijaż, czy się rozwijasz, uczysz się, kształcisz i nagle okazuje się, że zrobiłaś jedną słynną osobę, drugą słynną osobę, idziesz do telewizji, nagle stajesz się ekspertem w tej dziedzinie i nagle okazuje się, że ludzie przychodzą do ciebie, ale już nie płacą tak jak kiedyś za wizytę makijażu, może za 50 zł, tylko płacą już 1000 zł, bo chcą u ciebie, tak? Nagle okazuje się, że z tego robi się duży biznes i w pewnym momencie stwierdzasz, że odpuszczasz, nie? Życzę ci, życzę ci takiego biznesu. Ktoś jeszcze po, podnosił rękę? Proszę. Myślę o warsztatu mechanicznego. mechaniczny. Aha, no. Bardzo bardzo. Na razie nie masz finansów. Na razie nie masz finansów, ale dobrze, że jest pomysł, bo to już jest połowa sukcesu. U mnie działalność gospodarcza zaczęła się wtedy, kiedy stwierdziłem, że już mam dość i muszę coś zrobić. A wcześniej moje życie wyglądało tak, że ja pochodziłem z rodziny robotniczej. I rodzice gdzieś tam ostatnie pieniądze wysypali, żeby mnie wysłać na studia. I pamiętam, jak szedłem raz na zajęcia. Pamiętam, jak przechodziłem przez story kolejowe, bo sz sz szłem, czy szedłem? Szedłem na skróty. W jakiejś tam kurce starych kozakach, relaksach. No, dzisiaj relaksy wracają do łask, tak? Stają się hitem mody, z powrotem wracają. Ale wtedy to było tak, że no, ja stwierdziłem, ja już tak nie chcę, ja chciałbym coś więcej, chciałbym lepiej. No i potem oczywiście minęło, musiało minąć masę, masę czasu, żebym zrealizował te pomysły. Na początku też nic nie wiedziałem. Nic nie miałem i nic nie wiedziałem. Miałem tylko pomysł, który zacząłem realizować. I dzisiaj Tobie też tego życzę. Dzisiaj stać mi na to, żeby mieszkać za granicą. Dzisiaj stać mi na to, żeby mieć swój własny dom i naprawdę bardzo szybki, bardzo luksusowy samochód. Więc to są rzeczy, które osiągnąłem i którymi chciałbym Was też zarazić. Bo wcale nie jest powiedziane, że chrześcijanin musi być biedny i nie musi nic mieć. Wręcz przeciwnie. Ja zawsze uważałem, że można się realizować na różnego rodzaju etapach, w różnego rodzaju pracach, w różnego rodzaju zawodach. Tak samo ewangelizacja jest potrzebna tym bogatym, tym przedsiębiorcom, którzy są na średniej stopie, jak i tak samo tym, którzy nie mają za dużo pieniędzy. Oczywiście wiemy, że trudniej dojść w sercach, przynajmniej tak pismo święte nam sugeruje, że trudniej nawet do tych bogatych dojść, ale przecież jak w, w, przypominam sobie misję Jezusa, to Jezus docierał do różnych ludzi. Nawet do tych, gdzie nie można sobie tego było wyobrazić. Na przykład do setnika rzymskiego, który zawiadował takim wielkim wojskiem, nie? no dużym, tak? miał pod sobą sporo żołnierzy. Albo do celnika, który był w miarę bogatym facetem, bo on tam no, miał z czego się utrzymywać, chociaż wiemy, skąd to bogactwo pochodziło. Ale do takich Jezus też przychodził. Przychodził też do biednych, do tych, którzy nic nie mieli. Czyli patrząc na warstwy społeczne, okazuje się, że Jezus do wszystkich docierał. Zresztą, jak otworzymy Pismo Święte, to okazuje się, <coughs> przepraszam, że patriarchowie wcale nie byli tacy biedni. <coughs> jak widzimy, jakie tam stada mieli, jak to wyglądało, to to byli często przywódcy rodziny, za którymi szło naprawdę masę narodu. Spójrzmy na króla Salomona. No, podobno przed nim i po nim nie było takiego człowieka, który by był tak bogaty jak on. Co prawda, to bogactwo potem zwiodło go na manowce, i tu jest to ryzyko. Miał 700 rząd, wiemy, tak? Potem tam gdzieś upadł. No, oczywiście, kwestia tego, pytanie dla nas, czy też, czy, 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 czy my w takiej sytuacji bylibyśmy w stanie, coś byśmy się nauczyli, zmądrzeli. Ale na przykład Paweł, pacu Paweł powiedział: Nauczyłem się żyć w biedzie, nauczyłem się żyć w bogactwie. Sam pieniądz to jest środek. Pytanie, jak my ten środek wykorzystamy? Czy dobrze? W dobrym kierunku? Czy w złym? Wiemy, że są takie narkotyki, które pomagają leczyć, które sprawiają, że człowiek na przykład nie czuje bólu w pewnych sytuacjach i są stosowane w medycynie i pomagają. A z drugiej strony mogą być wykorzystywane nieodpowiednio i mogą niszczyć człowieka i niszczyć jego życie, i wtedy są czymś złym. I tu chciałbym Wam to uzmysłowić, że, że, że to właściwie w, w tą stronę powinno iść. I właściwie to, co Ci mogę powiedzieć, jeżeli masz pomysł, to już jest naprawdę wielki sukces. I to, że nie masz kapitału, to naprawdę nie przejmuj się, bo pieniądz to jest rzecz nabyta. Dzisiaj go nie masz, jutro możesz mieć. Nie wiesz skąd? Jest wiele pomysłów, to jest tylko kwestia obrobienia tego. Oczywiście dzisiaj nie mamy tyle czasu, żeby całe studium w tego przypadku przejść, natomiast y, mm, naprawdę pieniądz to, to nie jest problemem. Ja prowadzę od dwóch lat szkolenia też. Zajmuję się szkoleniem z nieruchomości. Ym, szkolenie wygląda w ten sposób, że Uczę człowieka, jak przejść przez cały proces inwestycyjny, prowadząc go za rękę. Od momentu zaplanowania, do wyboru mieszkania, przez remont, aż po zakup i, i, i sprzedaż z zyskiem. I takie szkolenie trwa rok. W tej chwili mam 180 kursantów, którzy ze mną pracowali lub pracują. I są tacy, którzy przychodzą i mówią: Wojtek, ale nie mam pieniędzy, nie mam zdolności kredytowej, no i co ty na to? A ja mówię, nie ma problemu. Pytanie, czy ty chcesz. Bo najważniejsze liczy się aktywność, liczy się działanie, liczy się kreatywność i odrobinę szczęścia. To szczęście u nas to jest troszeczkę coś więcej niż szczęście dla chrześcijan. Bo to tak naprawdę nie jest szczęście, bo szczęście bardzo często jest przy przypadek. A ja bardziej rozumuję to w kategoriach o błogosławieństwo Boże. A żeby mieć błogosławieństwo Boże, trzeba spełnić kilka czynników. Przynajmniej ja to sprawdziłem i tak to u mnie zadziałało. Może nie u wszystkich tak może zadziałać. Może to być proces krótszy albo dłuższy. Pismo Święte w niektórych fragmentach pokazuje, co zrobić, żeby być błogosławionym. Też szczęśliwym, ale też, żeby mieć błogosławieństwo Boże. W Czwartej Mojżeszowej jest szereg różnego wskazówek, co trzeba zrobić, żeby, żeby, żeby mieć to Boże błogosławieństwo. Tam, gdy Bóg określał, co Izrael miałby zrobić, kiedy to błogosławieństwo będzie, a kiedy nie będzie, co trzeba spełnić, żeby mieć pełną lodówkę. Żeby mieć pełną szafę, żeby było twoje błogosławione wyjście gdziekolwiek, gdzie pójdziesz i kiedykolwiek wrócisz. No jest wiele takich czynników, które mają na to wpływ i trzeba to spełnić. Wizajasza możemy przeczytać, że dzień święty, jeżeli uświęcisz, to ja ci pobłogosławię. Pamiętam, kiedyś um, um, rozmawiałem ze znajomą, która święciła święty dzień. Ustawiony ustanowiony przez Boga, czyli siódmy dzień tygodnia, od piątku, zachodu do soboty, zachodu, tak jak to Żydzi kiedyś robili, a dzisiaj ci, którzy są wierni Bogu, przestrzegają prawdziwe czwarte przykazanie, i święcą tak zwany Sabat, Dzień Święty, który Bóg ustanowił, powsze czasy. Ona sprzedawała na targu pościel, i w soboty był największy bazar, jaki tylko mógł być, i ona w sobotę nie pracowała. I to jest niesamowite, że Bóg jej tak błogosławił w kolejne dni, tygodnia, że jak porównywali sobie przychody i zyski na innych stanowiskach, to ona, pomimo, że nie pracowała w sabat, to osiągała większe zyski niż tamci, którzy pracowali. I to jest potwierdzenie na to, że Bóg może nam błogosławić. Może nam błogosławić bardziej niż, niż innym. W ostatniej księdze Starego Testamentu, w księdze Malachiasza. W trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie możemy przeczytać, kiedy Bóg nam otwiera Bogo... zawór błogosławień. Znacie ten werset? Kiedy może nam otworzyć zawór błogosławień? Kiedy będziemy oddać? Oddać dziesięcinę. Dziesięcina, czyli dziesiąta część naszych przy przychodów na cele związane z rozwojem Kościoła. I, I zachęcam do przeczytania tego, bo tam Bóg nie mówi, że tam wam będzie kapał, będzie wam dawał po troszeczku. Tam jest napisane wprost. W księdze Malachiasza w dziesiątym w wersecie trzeciego rozdziału napisane jest otworzę wam zawór błogosławieństw. No i to jest to szczęście, które jest bardzo często przydatne. Ja nieraz patrzę, są dwa statki, piękne, bogate statki, żaglowe statki i one wypływają na wodę i jeden stoi jak nic, bo nie ma wiatru, a drugi obok, dosłownie obok, a ma wiatr w żagle. Nie? I to jest takie moje porównanie właśnie, kiedy to my jesteśmy prawdziwymi dziećmi bożymi i mamy to błogosławieństwo Boże, i niezależnie co się dzieje, to po prostu my idziemy do przodu. Więc jakby brak pieniędzy w ogóle nie jest problemem, ja pokazuję, jak można te pieniądze z, z, zdobyć. A dzisiaj to już w ogóle jest masa różnego rodzaju różnego dofinansowań. I, I to jest wspaniałe, że państwo też wspiera osoby, więc można takie dofinansowanie na pierwszy swój pomysł zdobyć. I, I to jest też taki twój pomysł, który może mniej więcej właśnie w ten sposób wyglądać. Kto jeszcze coś chce zrobić w ramach działalności gospodarczej? I coś byś chciał z nieruchomościami robić? O, super. Świetnie się składa, bo napisałem książkę, nie wiem, czy wiesz. Podręcznik. Jak zarabiać na nieruchomościach. Można go w internecie znaleźć, albo napisz do mnie, to ci prześlę, mogę ci przesłać audiobooka, e-booka. 200 stron wykładu dokładnie, jak zarabiać na nieruchomościach. Bardzo fajna książka. W ostatnim roku 2,5 tysiąca tych książek zostało sprzedanych, więc one się cieszą dosyć Dużą popularnością, i, i to jest dosyć ciekawa ścieżka. Ktoś jeszcze? Proszę. Rozumiem. A gdzie ta działka jest? W jakiej miejscowości? O, to piękna, bogata działka musi być to z tego można niesamowity kapitał wydobyć i można coś z tego naprawdę wspaniałego zrobić. Akurat siostra już jest yy, starsza i pewnie być może, być może, nie wiem, szybciej siostra spotka Jezusa niż, niż ja. <daj>, daj Boże, to tak w cudzysłowie, bo i tak wszyscy w tym samym czasie spotkamy. Ale, yy, yy, ale pozazdrościć, bo już za siostrą tyle wspaniałego życia. Mam, daj Boże, wspaniałego. Ja już bym chciał być gdzieś tam na końcu już. A, tyle jeszcze wyzwań, nie? Ale ogólnie dobrze, okej. Okay. możemy potem porozmawiać gdzieś tam sobie spokojnie na ten temat. No, ja myślę o handlu. O handlu nie zdradzę nicotnej rzeczy, albo diabeł nie śpiew. Tak. I tak dalej. Modlę się nam licząców, nie, bo jeśli diabeł skojszy, bo nie, to może zainwierować. Tak samo. Ale ogólnie handel być może zagrać Handel sprzedaż. Wspaniale. Tak. Jan? To już w sumie właśnie to, co powiedziałem. Też co się o nieruchomościach. Myślę o tym sobie, że No. Ale nie mam konkretnych planów. Siostra coś myślała? Ja to przyjechałam w imieniu mojego syna. Syna. I właśnie jest dzisiajem, a moim marzeniem, żeby on przestał być. A, żeby przestał być dzisiajem. Też kiedyś byłem 3 lata dzisiajem. Oj, straszna praca, ciężka praca. Słuch się traci. No, to nie jest, to nie jest. No tak, można zainspirować go. Bardzo często jest tak, że jak ktoś jest już w czymś i siedzi już długo, to potem nawet ciężko mu wyjść tej strefy swojej, w której jest i zmienić cokolwiek, zmienić na lepsze, więc bardzo fajnie, że się jest, bo my bliscy innych, bliskich, też również powinniśmy motować do tego, żeby wzięli swoje życie w ręce, zmieniali coś i działali. Yy, Okej, okay, słuchajcie. Yy, 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 Chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat oczywiście samej działalności gospodarczej, otworzenia jej, bo to jest najprostszy, e, 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 cały element całej tej układanki, ponieważ działalność gospodarczą można założyć z dnia na dzień, może ona być zarejestrowana na własne nazwisko, nie ponosi się jakichś tam większych kosztów rejestracyjnych. Rejestruje się działalność gospodarczą w Urzędzie Miasta. Ehm, e, Prowadząc taką działalność gospodarczą jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Za zyski, za odprowadzanie podatków, za straty. Całym swoim majątkiem ręczymy. W działalności gospodarczej jeszcze zostały stworzone odrębne formy w postaci spółek prawa handlowego, które mają ograniczoną odpowiedzialność. Na przykład spółka ZOO, albo spółka komandytowa, albo spółka cywilna, ale spółka cywilna to jest spółka osobową, no i tutaj też dosyć większa ta odpowiedzialność jest. Jeżeli chcielibyście już typowo jakieś informacje na ten temat uzyskać, to możemy się kontaktować gdzieś po naszym spotkaniu dzwonić albo mówić na spotkanie przez Skype'a czy gdzieś się spotkać, żebym coś wam doradził na ten temat. Biznesplan plan to jest najtrudniejsza rzecz, którą trzeba byłoby stworzyć, czyli opis całego przedsięwzięcia, to jest to, co chcielibyśmy zrobić przelane na papier. No, i realizacja no to już jest długotrwała i systematyczna działanie. No, realizacja tego wszystkiego, co sobie zaplanujemy. Pytanie tylko, czy wystarczy nam siły i wytrwałości, żeby to wszystko zrealizować. Jeżeli chcielibyście któryś z tych rzeczy ze mną omówić albo bardziej rozwinąć, to tak jak wspomniałem, możemy się spotkać po. Po, po tym wykładzie wymienić się kontaktami i mogę jak najbardziej was zainspirować albo coś podpowiedzieć w tym kierunku, żeby, żeby te rzeczy zacząć realizować. Pamiętam, kiedyś na kampie miałem taki wykład odnośnie działalności gospodarczej była taka siostra ze śląska. Siostra chyba kancer miała na nazwisko jakoś tak. I ona myślała o tym, aby. Otworzyć firmę, która będzie szyła pościel, ale to miało być takie rękodzieło, czyli ręcznie pościel wyszywana, zdobiona. Chciała otworzyć w związku z tym sklep internetowy, promować ten biznes i rozwijać. I pamiętam, zaplanowaliśmy to w takim skróconym biznesplanie później sobie, ustaliliśmy, Kwestie dotyczące działania, i później ona otworzyła działalność gospodarczą, pozyskała dotacje z Urzędu Pracy na Rozwój Działalności. Spisaliśmy taki wniosek, dostała 40 tysięcy złotych, stworzyła sklep internetowy, stronę internetową, zaczęła się rozwijać, realizować swoje marzenie. I okazało się, że to jest jak najbardziej możliwe. No dzisiaj to jest y, 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 sytuacja taka na rynku, że tych dofinansowań trochę jest i możemy pozyskać, y, pozyskać takie fundusze na to, żeby Rozpocząć działanie. Więc no to jest akurat taki przykład, który potwierdza, że można, jeżeli się chce. No ale ponieważ zostało nam około 10 minut do końca tego wykładu, starałem się Wam to przedstawić, tak mniej więcej jak najlepiej, od pomysłu do, do, do marzeń. Natomiast no może chcielibyście, żebym jeszcze w tych 10 minutach rozwinął coś szczególnego albo odpowiedział na jakieś pytania. Ja myślę, że każdy z nas ma swoje ulubione środki ewangelizacji, sposoby ewangelizacji. Tak, no, znamy taką najstarszą, która brzmi od drzwi do drzwi. Można pukać, można rozmawiać i zachęcać ludzi do tego, żeby poznawali Boga, żeby przybliżali się do Niego, żeby czytali Pismo Święte i odmieniali swoje życie. Ale to jest jedna z trudniejszych form, prawda, ze względu na to, że Dzisiaj ludzie niechętnie otwierają drzwi, niechętnie chcą rozmawiać, są zamknięci w sobie. Inny sposób ewangelizacji, to na przykład przez kolportaż różnego rodzaju materiałów naszych i chęci rozmów z innymi. Ale przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej można ją tak prowadzić, żeby właśnie zwracać uwagę osób, które są w naszym otoczeniu, na to, co jest najważniejsze, czyli na to, co jest tam gdzieś poza naszym horyzontem, czyli odpowiadać sobie na pytanie, co będzie po naszym życiu, co się z nami potem stanie, gdzie trafimy i co zrobić, żeby się tam znaleźć. Więc, a czy, czym brat się zajmuje teraz obecnie? Kolporterem przede wszystkim. No to jest właściwie całe życie już w tej chwili poświęcone do, jeżeli chodzi o ewangelizację. Ale na przykład ja yy, w swojej działalności uporządkowałem to w ten sposób, że Właściwie, którą ścieżką nie idę, to staram się tą ewangelizację wykonywać, zarażać innych, przez różnego rodzaju sposoby i zgodnie z moimi możliwościami, ale całkowicie inaczej niż podejrzewam wielu z Was. Akurat, gdybyśmy mieli salon kosmetyczny, to jest super miejsce, w którym będziemy spotykać ludzi, którzy będą przychodzić którzy będą czekać w poczekalni, mogą tam być gazety z kiosku jakieś o modzie, mogą być tam różnego rodzaju inne newsy ze świata, mogą być też literatura, którą sobie na przykład mogą, mogą te osoby czytać. Wczoraj wszedłem do Empiku, zacząłem przeglądać gazety, które tam są i pierwsze co trafiło w moje oczy, znaki czasu. Czyli okazuje się, że ewangelizacja na tyle jest fajnie rozwinięta i u nas, że wykorzystujemy te wszystkie sposoby i te wszystkie kanały. Jak gdy napisałem książkę o nieruchomościach, zacząłem ją promować w internecie. I zastanawiałem się, jak przy okazji sprawić, żeby ewangelizacja się rozszerzała. Tu oczywiście potrzebna jest kreatywność. Każdy z Was, kto zajmuje się działalnością, albo będzie się zajmować, może jak najbardziej wykorzystywać tę swoją działalność gospodarczą do ewangelizacji. Ja stworzyłem profil na Facebooku, w którym zacząłem przybliżać ludzi do Boga. Nie wiem, czy znacie ten profil? On nazywa się Bliżej Boga Być, taki niebieski. Gdy tam publikowaliśmy takie cytaty, które mogły zainspirować do tego, żeby właśnie przybliżyć się do Boga, okazało się, że wiele osób poszukuje tego Boga i trafia na ten nasz profil. Ale no, trafia i okazuje się, że no, przeczyta sobie coś tam i odchodzi. Przeczyta i odchodzi. W związku z tym, jak skończyłem pisać swoją książkę o nieruchomościach, napisałem książkę ze swoimi doświadczeniami. Pod tym samym tytułem, Bliżej Boga Być. Książka 180 stron, gdzie opisane jest cała masa różnego rodzaju moich doświadczeń. Pomyślałem, że jeżeli ktoś będzie w sklepie internetowym kupował książkę biznesową, to może tą drugą dostać gratis. I będzie mógł poczytać sobie na przykład o Bogu. I wyobraźcie sobie, stworzyłem do tego wszystkiego sklep internetowy. Ściągnąłem tam 130 pozycji dzisiaj. Jest o sprzedaży, o motywacji, o psychologii, o nieruchomościach. I także na samym dole jest dział Książki Całkiem Inne. Jak się tam wejdzie, to mamy Cud za Cudem, Ucieczka do Boga, moja książka, inne książki. Jeżeli ktokolwiek kupi w tym sklepie jakąkolwiek książkę, to moją ma całkowicie gratis. Można, stworzyłem też takie pakiety, które, które by zachęcały do tego. I wyobraźcie sobie, że często widzę, że wpada zamówienie, ktoś kupuje książkę o biznesie, i prosi, żeby mu moją książkę dorzucić tą gratis o tym, jak przybliżać się do Boga. Jest to kreatywny sposób, jest to sposób wymyślony przeze mnie. Troszeczkę zeszło mi, zanim wymyśliłem coś takiego, ale okazuje się, że dzięki temu ewangelizacja może być rozpowszechniana w różnego rodzaju sposoby tak tą książkę też można nabyć. Ja na tej książce nie zarabiam. Ja ją drukuję za dosłownie 5 zł i za 6 ją dystrybuję w celach ewangelizacyjnych albo za 8, bo są tam troszeczkę droższe koszty dystrybucji, jeżeli jest to książka pojedyncza sztuka, no to ona kosztuje drożej. Wiele osób wchodzi do tego sklepu, kupuje tylko tą książkę, bo trafiło z profilu i może sobie ją przeczytać. I zdarzyło mi się już tak dwa razy, że wśród uczestników szkoleń, kiedy... Nie rozmawiamy o Bogu, rozmawiamy o biznesie. Ja tych ludzi szkole. I bardzo często rozpoczęcie szkolenia wygląda w ten sposób, że proszę się przedstawić, skąd jesteś, jak tutaj trafiłeś. I zdarzyło mi się już dwa razy, że ktoś powiedział: Ja kupiłem pana książkę w sklepie pod tytułem Bliżej Boga być. I zainspirowało mnie tam, na końcu książki była reklama pana szkolenia i trafiłem na pana szkolenia właśnie w ten sposób. Czyli okazuje się, że to działa również w dwie strony. I to serce raduje, kiedy widać, że ludzie yy, yy, czytają i rozwijają się. Słuchajcie, akurat yy, zwykła książka z doświadczeniami. Każdy z Was ma jakieś doświadczenia. Yy, yy, według mnie to jest najlepszy dzisiaj sposób na ewangelizację. A ja naprawdę z polskiego jestem słaby. Wiecie, jak napisałem książkę? Wziąłem dyktafon i zacząłem dyktować swoje doświadczenia. Potem znalazłem dziewczynę, która za jakieś grosze przepisała mi to. Potem dałem to do polonistki, która mi to ubrała ładnie w polonistycznie w polski język. A potem dałem do drukarni, akurat do Roberta Kuczka, do Alterny i oni mi to wydrukowali. Bracie, brat ma tyle doświadczeń. Czy brat mógłby wziąć nagrywajkę jakąś i nagrać wszystkie doświadczenia? Ja mogę pomóc to wydać. Nie ma żadnego problemu. Możemy stworzyć z tego skarbnicę doświadczeń. I to może trafiać do ludzi, może ich budować, może ewangelizować i może przybliżać Boga w ich sercu. To jest, to, to jest niesamowite, jak dzisiaj w bardzo prosty sposób można, można to zrobić. Zachęcam was. Każdy z was może taką książkę napisać. Jakbyście chcieli, to ja wam pomogę. Pomogę wydać, pomogę zorganizować. To naprawdę jest proste i, i bardzo ciekawy środek ewangelizacji. Natomiast, no cóż, mi pozostaje tylko życzyć Wam wytrwałości, kreatywności, bo od kreatywności wiele zależy: działania, nie bójcie się podejmować wyzwań, nie bójcie się rozwijać, bo oczywiście na początku wszystko, co jest nieznane, jest trudne, przerażające, owiane nawet strachem, pewnie też i ryzykiem. Ale w miarę zdobywania doświadczenia, malutkimi krokami, możecie dojść w swoim życiu do rzeczy, o których nawet nie marzyliście, i rozwijać wasze pomysły, przekształcając je w działalność gospodarczą, po to właśnie, żeby realizować swoje marzenia, po to, żeby te marzenia później również owocowały w waszym życiu działalnością dla Jezusa, no i taką działalnością, która kiedyś sprawi, że być może w niebie spotkamy wiele osób, które właśnie tam się znalazły, dokładnie dzięki Wam. Niech to będzie dla Was taką inspiracją, niech to będzie dla Was zachętą. No, mamy tylko godzinę na ten czas, natomiast jeżeli by ktoś chciał porozmawiać coś na ten, na ten temat więcej, jestem do dyspozycji no i mam nadzieję, że zainspirujemy się również nawzajem, bo to można czerpać naukę i pomysły od siebie. Dziękuję Wam serdecznie, że chcieliście tutaj ze mną być. Wstańmy, pomodlimy się na koniec. Poprośmy Boga o to, aby. Zainspirował nas do działania, Panie Boże, ty znasz nasze serca, ty wiesz, ty znasz nasze marzenia. Ty jesteś naszym ojcem, ty jesteś naszym wsparciem, ty możesz kierować naszymi ścieżkami, ale ty wiesz najlepiej, co jest dla nas najlepsze. Panie Boże, my będziemy się do Ciebie modlić, abyś ty nam wskazywał ścieżki, abyśmy podejmowali tylko odpowiednie decyzje, po to, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy również mogli się wzbogacać, ale wszystko ku Twojej chwale, żeby wszystko było pod Twoją kontrolą. A także abyśmy umieli wykorzystać to nasze działanie do celów ewangelizacyjnych, abyśmy kiedyś wszyscy razem w niebie mogli kiedyś spotkać się przy Twoim tronie, zaśpiewać Tobie chwała na wysokościach, a przede wszystkim, żebyśmy mogli zobaczyć grono osób, które dzięki naszej wytrwałej pracy tam trafiło. Panie Boże, o to wszystko o Ciebie prosimy. Wspieraj nas i w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to. Amen. Dziękuję Wam serdecznie. Ten adres, co tutaj był, to można ewentualnie... To jest... To. Na przykład. Tam można kontakt do mnie znaleźć, ale yy, słuchajcie, ja tutaj napiszę do siebie telefon i kontakt. Jakbyście chcieli, to żebym nie podawał wszystkim, to sobie przepiszecie. Tu jest telefon. Tu jest strona o nieruchomościach. A tutaj jest yy, strona ewangelizacyjna. No, i jeszcze adres e-mail do mnie. Wojciech małpa.dei.pl Bardzo prosty adres.